W czwartek obradowała Rada Miasta, podczas sesji podjęto kilka uchwał, między innymi przyjęto korektę tegorocznego budżetu. Radni zabrali głos w sprawie rozbudowy tczewskiego basenu. W pierwszej części sesji sprawozdanie z bieżącej działalności władz miasta i urzędu miejskiego złożył prezydent Trzewa Mirosław Pobłocki. Po wystąpieniu odpowiadał on również na pytania radnych. Zarówno w sprawozdaniu, jak i części otwartej poruszono wiele kwestii, głównie gospodarczych. Po zatwierdzeniu kilku sprawozdań radni głosowali nad uchwałami. Zatwierdzono m.in. korektę budżetu. Jedna z uchwał dotyczyła utworzenia dwóch nowych przystanków komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Sobieskiego. W części poświęconej wnioskom i interpelacji. Głos zabrali Maciej Skiberowski, Iwona Nica, Tomasz Tobiański, Marcin Kusowski i Łukasz Brządkowski. W ostatniej części sesji przewodniczący klubów Rady Miasta wypowiadali się w kwestii rozbudowy basenu tczewskiego i sposobu realizacji tej inwestycji. Kluby Porozumienia na Plus i Platformy Obywatelskiej wstępnie zaakceptowały propozycje władz miasta. Klub Tczew od Nowa zamierza jeszcze uzyskać informacje dotyczące późniejszego utrzymania sportowego obiektu i nie przyjął w związku z tym stanowiska. Klub Prawa i Sprawiedliwości Podejmie decyzję po spotkaniu z prezydentem Trzewa. Pełną relację z czwartkowej sesji będzie można zobaczyć w telewizji Tetka w sobotę.